Hej mamo, nie mogę teraz gadać, jem właśnie tatar. Bo co? Bo jem właśnie tatar. Tatar? Czego? Hej wszystkim, tu już jest. Dziś będziemy wyganizować kolejne tradycyjne danie. Jak widzicie po tytule, tym razem padło na tatar. Ostatnio natknęłam się właśnie na przepis na wegański tatar i myślę sobie, oh yeah, to jest przepis stworzony na tę serię filmów. Więc dziś będziemy go odtwarzać. Przepis, którym będę się inspirować, pochodzi z bloga AirVegan. Link oczywiście jak zawsze zostaje Wam w opisie. I słowem wstępu powiem Wam, że ja co prawda nie będę za dobrą testerką tatara, bo nawet kiedy jeszcze jadłem mięso, to nigdy w życiu nie odważyłam się spróbować, jak to smakuje, bo zawsze jakoś tak bardzo obrzydzała mnie ta myśl, że to jest surowe mięso, tylko z przyprawami. No, nigdy nie spróbowałam tatara. Ale później na degustację zaproszę oczywiście Pawła, więc mam nadzieję, on pomoże nam stwierdzić, czy ten tatar smakuje chociaż trochę jak tatar, czy nie, bo ja tylko będę mogła powiedzieć, czy jest smaczny. Okej, a więc zapraszam gorąco do oglądania. Krok pierwszy: w 150 ml wody rozpuszczam 2 łyżeczki koncentratu pomidorowego. Raz, dwa. I 1 łyżeczkę musztardy. I wszystko mieszam. Dobra, myślę, że wszystko się już tutaj połączyło, więc przejdźmy do następnego kroku. Okej, pewnie wiele z Was zastanawia się, z czego można zrobić wegański tatar, co będzie naszą bazą, a więc... Taram! Wafle ryżowe. Też byłam zdziwiona, jak o tym usłyszałam. W życiu bym na to nie wpadła, ale rzeczywiście, jakby ta struktura wafla ryżowego może przejść jako tam jakoś posiekane, pomielone mięsko. A więc teraz wkruszamy do środka nasze wafle ryżowe. I w przepisie jest to prawda napisane, aby użyć 5 wafli ryżowych, ale ja użyję całego opakowania, bo jak widzieliście, tych wcześniejszych składników też tam raczej nie szkodowałam i moja 1 łyżeczka to tak naprawdę 1,5 łyżeczki, więc robimy trochę większą porcję. W końcu robimy dla 2 osób, a w tamtym przepisie jest, o ile dobrze pamiętam, są proporcje na 1 porcję. Proporcje na 1 porcję. W ogóle dziś nagrywam w takim kadrze, że zwierzaki kręcące się gdzieś będziecie pewnie cały czas widzieć. Teraz akurat panda przyszła mi pod nogi i tak o tym pomyślałam, ale widziałam, że tu Stefan siedział. Panda też tam chodziła w tle. No więc jakbym ja was przynudzała, to przynajmniej będzie na czym innym zawiesić oko, no nie? Okej, słuchajcie, poprzestanę chyba na 7 waflach jednak, bo zrobiło się tego całkiem sporo, a nie chce mi się jeść po większą miskę. A z tej już, myślę, przy mieszaniu jeszcze z następnymi składnikami by mi tutaj wypadało. Następnie dodajemy do środka około 2 łyżek płatków drożdżowych. I teraz powinnam dodać do środka 1 pokrojoną drobno cebulę. Ja akurat mam 2 małe cebulki, ale nie będę ich kroić, rozdrobnię je w blenderze. Dobra, cebulka zblendowana, dodajemy ją teraz do środka. Teraz doczytałam, że tutaj jeszcze olej ma wjechać, o czym zapomniałam, więc do naszej tej mikstury z koncentratem i musztardą dolewam około 2-3 łyżki oleju. No i nie byłabym sobą, gdybym nie zapomniała czegoś kupić. Miałam kupić czosnek, zapomniałam, więc dodam po prostu czosnek w proszku. Nie wiem, ile czosnku proszkowanego będzie odpowiednikiem 1 ząbka czosnku, ale myślę, że to nie zrobi jakiejś wielkiej różnicy. Do wafli z cebulą i płatkami będziemy wlewać tą miksturę. Ale najpierw dodam jeszcze przyprawy, sól, pieprz i ostra papryka. Ok,
Okej, a teraz woda z koncentratem musztardu i olejem. Trochę pachnie jak zupka chińska. I wszystko mieszamy. Wow, no powiem wam, że wyglądem rzeczywiście zaczyna to tatar przypominać. Okej, no i słuchajcie, tym sposobem tatar jest gotowy. Teraz wystarczy go pięknie podać. I ja będę go podawać z marynowanymi pieczarkami, z zielonymi oliwkami i ogóreczkami. Idę wszystko pięknie podać, przyozdobić i zaraz do was wracam razem z Pawłem i będziemy próbować, co z tego wyszło. Powiem wam, że wygląda to zatrważająco realistycznie. Naprawdę wygląda jak surowe mięso. No nieźle. Ale pachnie. Pachnie całkiem apetycznie. Witajcie z powrotem. I Paweł, witaj. Witam. Witam. Bardzo mi miło, że przyszedłeś na lunch. Jak widzisz, doserwowałam dzisiaj tatar wołowy. I tak naprawdę ryżowy. Z ogóreczkami, pieczarkami, oliwkami, z chlebkiem i ze szczypiorkiem. Dobra, jedzmy, bo ja jestem głodna ogólnie. A jak się je tatar ogólnie? Trzeba sobie taką jakby kanapeczkę zrobić? Nie wiem. A jadłeś kiedyś tatar? Kiedyś jadłem. Kochanie, to jest tatar. Ale nie, opowiedz mi, jak się je tatar. Ja ogólnie mam sobie zrobić taką kanapeczkę, że tatar i ten? Nie wiem, myślę, że możemy jeść tak, że widelczyk, tatyk, bułka, chlebek. Okej, okay, no dobra. I za dobre? Kochanie, to tatar jest. To jest tatar. Ale czy dobre to jest? Taka paczka, ten. Ale ja nie wiem, jak smakuje tatar. Tak smakuje? Cicho! Pan domyśli, że to tatar na bank. No. Dobre to. Tak. Hej mamo, nie mogę teraz gadać, jem właśnie tatar. Bo co? Bo jem właśnie tatar. Tatar? Mhm. Czego? Dobra, pogadamy później o tym, oddzwonię do ciebie, dobra? Dobra, zadzwoń, dobrze, na razie. Pa! Kochanie, gdybym cię nie znał, to bym był pewien, że to tatar. Tak? No. No, ale ten serio smakuje, mi to nie smakuje jakoś tak mięśnie szczególnie. Dzięki Bogu. Pan Dusiu, to są tylko wafle z koncentratem pomidorowym. Wyluzuj. Okej, wiecie co? Nadszedł czas oceny. Jak zawsze skala od 1 do 10. Czy to smakuje jak tatar? Nie miej oceny. Ale czy jest dobre? Panda! No jest dobre, ja bym tak powiedziała takie 7 na 10. Dobre. Dla mnie 9 na 10. 9 na 10 dobre? Tak. Smakuje jak tatar, pachnie jak tatar, wygląda jak tatar. Dla mnie jakby oceniają tutaj tylko potrawy z Królestwa Tatarów, to też 10 na 10. Ale w porównaniu ze wszystkimi innymi pysznymi rzeczami, które są na świecie, to ogólnie nie jest to jakiś tam niesamowity rarytas, ale fajna ciekawostka. Nie? Mhm. Wiesz jak mi to smakuje? Mhm. To jest jak. Mi to smakuje jak taki zwietrzały tatar. Ale wciąż dałeś 9 na 10. No bo dobre jest, ale taki zwietrzały tatar. Okej. Okay. Bo taki zwykły tatar jest taki mocno intensywny w smaku. Taki, że jak jesz, to czujesz po prostu... A, to może powinnam mocniej doprawić po prostu, tak? Chyba tak. Okej. Okay. Bo taki jest jak zwietrzały tatar. I to ma konsystencję tataru, wygląd tataru. Ale ten smak, taki mam poczucie, że jest taki mnie, taki intensywność smaku oceniam na 4. Siła smaku, jakby, rozumiesz? Czyli powinnam była więcej wszystkiego dodać w stosunku do ilości tego ryżu? Chyba wtedy, tak. Okej. Okay. No dobra, no to podążajcie za wskazówkami Pawła, jakby coś. Mniej wafli, więcej dodatków i przypraw. A tatar to jest takie chyba szlagierowe, weselne danie, nie? Chyba tak. No to co? Tatar gościom już podamy. Teraz tylko ogarnąć wegański sękacz. Sękacz mi się jakoś tak z weselami też kojarzy.
I jedziemy z tym tematem. Żartowałam. A wiesz, skąd się wzięło określenie na tatar? Tatar. Od tataru? Nie wiem. Tak googluję. No mówiłam, nazwa pochodzi od tatarów. Według tradycji nazwa potrawy pochodzi od jednego z plemion mongolskich tworzących złotą ordę Chingis Chana, która w 8 wieku najechała ziemię Europy Środkowo-Wschodniej. Zależy na ile robi. A gdzie jest? Uciekł. Może się nagrało, później obejrzę co robi. A co robi? Nieważne. A nie miałam więcej chleba? Miałaś. Ale już nie ma. No to! Pyszne? Nie. Dobra, mamy tu już pandę. Chciałaś się pokazać, tak? Ja, mimo że nie mam pojęcia, jak smakuje tatar, to stwierdzam, że udało się zweganizować tą potrawę, bo jest dobra. Więc no... A ja mam małe pojęcie o tatarze i oceniam, że dobre, ale trochę zwietrzałe. Czyli za słabo doprawiony, tak? No, intensywność smaku po. No dobra, już mówiłeś, okej? Następnym razem zrobię lepsze. No dobra, mogę ogórkę ci ukraść jeszcze? Możesz. Będę. Okej, a więc to by było na tyle z naszej strony. Dajcie znać w komentarzach, czy sami planujecie zrobić wegański tatar i napiszcie, jak wam wyszło, czy wam smakowało i czy autentycznie smakowało jak tatar. I możecie też pisać propozycje na kolejne potrawy, które mogłabym zweganizować. I tak, to chyba było na tyle. A nie, to jeszcze nie byłoby na tyle. Jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, wczoraj czy przedwczoraj miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Paweł wrzucił swój pierwszy film na swój własny kanał na YouTube. I nawet tematyka jest taka dosyć nawiązująca do tatara, bo film jest o historiach Pawła z czasów, kiedy pracował w masarni i w rzeźni. Tak, kiedyś wspominam wam o tym na jakimś tam vlogu, gdzieś tam mimochodem i też tym tematem bardzo zainteresowaliście, prosiliście, żeby Paweł coś więcej opowiedział o masarni, no to opowiedział, ale na swoim kanale tak się porobiło, więc zostawiam wam gdzieś link. Zostawcie suba! Goku pojechał. Zostawcie suba! Oh fuck. To ja będę jacą w takim razie. Flashbacki z Wietnamu? Ani, bo zaraz wyjdzie na to, że oglądamy to. No już tak mówiłam, że oglądamy Pato Streamy, kochania. Już nas, nikt nie uratuje naszego dobrego imienia. Okej, więc padajcie do Pawła. Padajcie do Pawła, subujcie jego kanał, skomentujcie jego najnowszy film. A jak zawsze zapraszam was też na mojego Instagrama i na naszą grupę na Facebooku. I teraz to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Pa! Pa!